Cześć kochani, dziś przychodzę do Was z obiecanym filmem na temat mojej nowej pracy, ale chcę ten temat troszeczkę rozszerzyć i nie opowiadać tylko o tym, co robię i tak dalej, tylko porozmawiać troszeczkę więcej o karierach, wierzę w siebie i tak dalej. Także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania dalej. Jak to tradycyjnie bywa na domowe pogadanki z Wami, jestem w dużej bluzie, bo tak najbardziej lubię, a to znacie mnie chyba na tyle już ze wszystkich moich filmów, że ja sobie to takie pogadanki traktuję z Wami, jakbyśmy po prostu wszyscy razem siedzieli na kawie. Także sobie wyglądam dzisiaj takim patchday, że pominmy. Także no, ja sobie tak siedzę na luzie dzisiaj. I obiecany film właśnie o mojej nowej pracy, już nie takiej nowej w sumie, więc od tego zacznijmy, bo pracę zmieniłam w grudniu zeszłego roku, tylko wiecie, przerwa była w nagrywaniu, więc Was to ominęło. Zmieniłam pracę z wielu powodów, ale o tym porozmawiamy za chwilę, najpierw Wam powiem, co teraz robię. Więc jeśli pamiętacie mój poprzedni film o pracy, to byłam menadżerem IT, zajmowałam się wszystkim pod kątem IT, co tylko firma potrzebowała. Serwery, nie serwery, pierwsza, druga, trzecia linia supportu, aplikacje i tak dalej, no dosłownie wszystko. Więc roboty było tyle. I była to fajna do pewnego czasu. Natomiast zostałam w branży, ale poszłam tym razem w coś, co wiedziałam, że zawsze sprawiało mi frajdę, a nie miałam tak za bardzo odwagi, czyli jestem teraz inżynierem oprogramowania. Czyli siedzę, Matrix, piszę kod 8 godzin dziennie, jak to moje rodzeństwo nazywa, znaczki i szlaczki, i piszę aplikacje, piszę różne programy, piszę różne rzeczy. I bardzo się cieszę, że udało mi się tą pracę dostać i sprawia mi to naprawdę wielką frajdę. Ja mam bardzo dziwną pasję właśnie do siedzenia w kodzie. Znajomi się zawsze z tego ze mnie śmieją i nazywają mnie Mean Coding Machine, bo jak usiądę, założę słuchawki, to świat dla mnie nie istnieje. Ja po prostu klepię w klawiaturę i tworzę po prostu wszystko, co trzeba stworzyć i czerpię z tego nieziemską frajdę. Więc to jest moja nowa praca. Pracuję w bardzo dużej firmie, bo to jest wielka międzynarodowa korporacja. I tak jak się kiedyś zarzekałam, że nie, do korpo nigdy nie pójdę, bo wiecie, nie będę korposzczurem, tak trafiła mi się na tyle fajna firma, że nie ma właśnie tego poczucia wielkiej korporacji, nie ma wyścigu szczurów, nie ma jakiegoś takiego właśnie tego stereotypowego życia korporacyjnego. Wręcz przeciwnie, mam bardzo fajny team, z czego z kilkoma osobami zgraliśmy się tak świetnie, że jesteśmy już bardzo mocno zżytymi przyjaciółmi, spędzamy czas, bardzo dużo czasu też poza pracą i ogólnie mamy team naprawdę w bardzo dobry sposób zbudowany i mamy zawsze kupę śmiechu codziennie i trafiło mi się właśnie bardzo fajnie. W ogóle cała filozofia firmy opiera się właśnie na pracownikach, na tym, żeby rozwijać pracowników, żeby pomagać im się piąć w górę. Wysyłają na szkolenia, jeżeli się pójdzie poprosi, że na przykład się znalazło, że jest taki i taki certyfikat, który można zrobić w obrębie właśnie swoich codziennych zadań, no to jest na to oddzielny zupełnie budżet, cały czas mamy różne właśnie też szkolenia wewnętrznie w firmie i taka cała właśnie kultura jest nie nastawiona nie tylko właśnie na to, że no wiecie, firma musi zarabiać i tak dalej i że firma musi być na wysokiej pozycji na rynku, tylko oprócz tego w ogóle całe to wszystko jest tak zbudowane, że jeżeli każdy z nas jako z pracowników odniesie osobisty sukces, no to się przedłoży na sukces firmy. I to mi się podoba, bo właśnie przez to nie ma tego uczucia wyścigu szczurów, ani takiego, wiecie, że trzeba iść odklepać swoje i jest się tylko numerkiem. Szefostwo, mimo tego, że w samym moim biurze jest prawie 1000 osób,
to szefowa całego właśnie działu technologii. Te ważniejsze dla niej osoby, znaczy to trochę źle zabrzmiało, osoby, które są już dłużej w firmie i które wnoszą coś większego do tego, co różne teamy budują i tak dalej, z nas, imienia, z nazwiska przyjdzie porozmawiać. Jest niesamowicie przesympatyczną kobietą i uczy się zawsze, nawet jak mamy nowych pracowników, to zawsze stara się przyjść, przywitać, porozmawiać chwilę. Ja już ją poznałam raptem w ciągu kilku tygodni od zaczęcia pracowania tam i to samo się dzieje, jak nowe osoby dołączają, to ona zawsze postara się poświęcić 5 minut, przyjść, porozmawiać. Menadżerowie robią to samo, nie postrzegają nas jako na zasadzie, że oni są szefami, wydają nam rozkazy i my mamy to po prostu zrobić, tylko jest wszystko na zasadzie dyskusji. Można nawet się postawić im bez żadnej obawy, bez niczego, powiedzieć, no nie, sorry, ale twój pomysł jest trochę głupi, możemy to zrobić lepiej. I nie ma w tym żadnego problemu, oczywiście robi się to w bardzo profesjonalny sposób, a nie, hej, jesteś głupi, tak? W każdym razie nie ma właśnie takiego poczucia, że oni są tu, a my jesteśmy tu. Oczywiście jest szacunek, jest podział obowiązków, ale w interakcjach jest takie naprawdę odczucie, że wszyscy jesteśmy równi, po prostu mamy inne obowiązki. I to też jest fajne, bo to sprawia, że zupełnie inna atmosfera jest w pracy i zupełnie inna dynamika tego wszystkiego. I jeszcze takie główne motto firmy jest takie, żeby szkolić i rozwijać pracowników tak, żeby byli rozchwytywani na rynku i żeby chcieli iść gdzieś indziej, dostać lepszą pracę, ale jednocześnie traktować ich w tak świetny sposób, żeby chcieli jednak tutaj zostać. I to mi się podoba, bo nie blokują właśnie tego naszego rozwoju osobistego, zdają sobie sprawę z tego, że w każdej chwili możemy, że tak powiem, wyfrunąć z gniazda, ale jednocześnie doceniają umiejętności, doceniają to, co się wnosi, swoją wiedzą i tym, co potrafi się zrobić, że robią wszystko, żeby pracownicy byli zadowoleni i żeby ich zatrzymać. Mamy non-stop różne ankiety anonimowe, znaczy non-stop, kilka razy w roku anonimowe ankiety, czy to jeśli chodzi o kantynę i jedzenie, czy o to, jak zachowują się szefowie, o kulturę w biurze i tak dalej, i tak dalej. Jest mnóstwo takich właśnie anonimowych ankiet, i one nie są tylko do odklepania przez właśnie dział HR-u czy jakikolwiek inny się tym zajmuje, tylko potem wszystkie te ankiety, wszystkie odpowiedzi są analizowane, wszyscy potem dostają maila, że taka jest analiza właśnie ostatnich ankiet i że było spotkanie zarządu i że te na przykład najbardziej bolące kwestie zostały zaadresowane i w ten sposób zarząd i szefostwo postara się je usprawnić, zmienić, polepszyć i tak dalej i faktycznie wprowadzają takie rzeczy w życie. Więc to jest bardzo fajne i no, nie spodziewałabym się czegoś, wiecie, po stereotypu, jak mamy ten cały stereotyp korporacji, no to jest kompletne przeciwieństwo. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest jedyna taka firma na świecie, no bo wiadomo, że nie, ale po prostu cieszę się, że akurat trafiłam na taką fajną. I oczywiście pod żadnym względem nie jest to też idealna, perfekcyjna firma, bo takie nie istnieją. Zawsze się znajdzie jakiś zgrzyt, zawsze się znajdzie jakiś większy problem i to jest normalne w życiu. Natomiast też fajnie jest widzieć, jak sobie firma z tym radzi. Na przykład projekt, do którego zostałam zatrudniona i w którym pracowałam właśnie od grudnia zeszłego roku, zaczął troszeczkę iść w innym kierunku. To czy złym, czy nie, to już nie kwestia na ten film. W każdym razie zaczął iść w innym kierunku i to, co ja robię, już może nie tyle, że się tam nie przydaje, bo się przydaje, ale jest o wiele, bo mamy po prostu team złożony z różnych ekspertów.
i po prostu moje pole zeszło troszeczkę teraz na drugi plan i nie wiadomo, czy wróci ta platforma na pierwszy plan w kolejnych fazach projektu, więc zaczęłam się troszeczkę nudzić i zaczęłam mieć troszeczkę mniej fajnych, interesujących rzeczy do zrobienia, co się zdarza. I oczywiście nie ma w tym nic złego, no bo jeżeli tor projektu się zmienił, no to tor projektu się zmienił, tak? Tego nie można przewidzieć. Natomiast co jest właśnie fajne, że mogłam iść porozmawiać z szefem, słuchaj, nudzę się, nie robię tego, co robiłam przez ostatnie 9-10 miesięcy i troszeczkę mnie swędzą paluszki, więc co możemy zrobić? No i co się okazało, że inny projekt na tym samym piętrze, też w naszym wydziale technologicznym, inny projekt z kolei zaczyna nową fazę i potrzebują właśnie, są zdesperowani na posiadanie w swoich szeregach ekspertów właśnie z mojego pola, więc się przenoszę do tamtego działu i znowu będę mogła robić tak naprawdę w 100% to, co kocham. Natomiast w każdej chwili, jeżeli ten projekt znowu będzie potrzebował moich umiejętności, to zawsze mogę wrócić. I to mi się właśnie podoba, wracając do tamtego motta, że firma robi wszystko, co tylko może, żeby zatrzymać osoby, które mają wiedzę i umiejętności, które są w tej chwili pożądane i że robi co może, żeby te osoby właśnie zatrzymać i uszczęśliwić i tak dalej. Także po małym takim nudnym dołku właśnie zaczynam jeszcze chyba w tym miesiącu właśnie w pracy w tym nowym projekcie i znowu będę siedzieć szaleńczo dalej w kodzie. Ja ostatnio wrzuciłam Wam też car vloga, podlinkuję Wam na dole, w którym właśnie opowiadałam o traktowaniu kobiet w technologii. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że mam nietypową, w cudzysłowie nietypową pracę. Nietypową w tym sensie, że nas dziewczyn w tej robocie jest nadal mało. I no, jestem w naszym wielkim teamie, bo mamy teraz, bo nasz team urósł, jak ja zaczęłam tam pracować. To nasz team to było niecałe 15 osób, teraz jest nas około 40-45 chyba. No to jestem jedyną dziewczyną, która jest deweloperem. Jest jedna dziewczyna, która jest powiedzmy konfiguratorem i są dwie dziewczyny, które są testerami, a reszta to są sami faceci. Więc to też cały czas pokazuje tą proporcję. Sorry, mam zasłonięte okno i włączoną lampę, ale widzę, że gdzieś tu mi się słońce przecisnęło jakąś szparką, także sorry za tą krechę. Tyle gadania o mojej nowej pracy, bo tu w sumie nic więcej nie mam do powiedzenia. Chciałam po prostu opowiedzieć o dynamice firmy, a moje zadania się z takiej, jak miałam niekończącą się listę, będąc właśnie menadżerem w poprzednim biurze, tak teraz mam ścisłe pole tego, co robię i cieszę się z tego bardzo. I robię swoje, nikt mi nie przeszkadza i po prostu nie mam co tu się za dużo rozwodzić, bo zdaję sobie sprawę z tego, że jakbym tu zaczęła gadać o szczegółach właśnie inżynierii oprogramowania, to większość z Was albo się wyłączy, albo stwierdzi, że rozmawiam po chińsku, więc nie ma co się zagłębiać. O czym chciałam dalej powiedzieć, to o takiej trochę wierze w siebie, bo na pewno nie jestem jedyną osobą, bo to się zdarza, no może nie tyle każdemu, ale wielu z nas, że już gdzieś dostaniemy pracę i jest nam z nią dobrze, to bardzo ciężko jest się z tego wyrwać, mimo że mamy gdzieś tam takiego małego ludzika, który mówi, ale by było fajnie, jakby się robiło to, czy tam coś innego. I ja się bardzo długo zastanawiałam nad odejściem z mojej poprzedniej firmy i przyznam się szczerze, że nie miałam odwagi. Bo nie to, że nie miałam odwagi do samej w sobie zmiany pracy, bo nie, bo pracę zmieniałam już wcześniej i to nie o to chodzi, tego się nie boję. Bałam jest dużym słowem, no ale była jakaś taka blokada i taki swego rodzaju niepokój przed próbą sięgnięcia po właśnie takie, wiecie, małe marzenie, przed próbą sięgnięcia po coś,
co się lubi robić, czego się nie robiło na profesjonalnym poziomie jeszcze, a chciałoby się zawsze robić. I to było właśnie takie, to był właśnie bardzo duży krok i ciężko się było w sobie zebrać. I jak rozmawiam ze znajomymi, to często właśnie się z tym spotykam, bo ja siedziałam w kodzie wielokrotnie, ale dla przyjemności albo dla samozatrudnienia. Nie jako, wiecie, pracownik jakiejś firmy. I gdzieś zawsze miałam takie poczucie z tyłu głowy, że kurczę, chyba jednak nie jestem wystarczająco dobra i wystarczająco umiejętna w tym, żeby właśnie dostać taką pracę na takim poziomie i robić właśnie to, co uwielbiam, jako moja codzienna praca. No i mówię, wiem, że nie jestem jedyna z takim właśnie niepokojem w głowie i bardzo, tak jak właśnie rozmawiam ze znajomymi w pracy i tak dalej, to bardzo często słyszę, że dużo osób przez ten właśnie niepokój nigdy nie podejmuje żadnego kroku. I ja przez ten niepokój nie podjęłam żadnego kroku przez prawie 2 lata. I w końcu, wiecie, zapaliła się żaróweczka i stwierdziłam, a spróbuję, co mi szkodzi, jak nie wyjdzie, to znajdę inną pracę, tak? Bo tak jak już powiedziałam wcześniej, samej zmiany pracy i robienia czegoś innego, to ja się nie boję pod żadnym kątem. Tylko właśnie chodziło o zrobienie tego przeskoku i spróbowania sięgnięcia po takie swoje małe marzenie. Jak już się w sobie w końcu zebrałam i dostałam tą pracę, to powiem wam, po pierwsze, kamień z serca, po drugie, wielka waga zdjęta z ramion, po trzecie, rozwinięcie skrzydeł i taki napływ energii i pozytywności i w ogóle wszystkiego, że teraz się nie mogę zatrzymać. I polecam właśnie każdy z was, kto właśnie ma taką, siedzi w pracy, którą lubi, ale chciałby robić coś, co było waszym zawsze marzeniem. I jeśli macie możliwość spróbowania, to zbierzcie się w sobie i spróbujcie. Bo jak wam nie wyjdzie, to trudno, to wam nie wyjdzie. Znajdziecie inną pracę, poradzicie sobie, tak? Jesteśmy dorosłymi ludźmi, zawsze coś wymyślimy. Natomiast przynajmniej nie będziecie się kopać, że nigdy nie spróbowaliście, a jak wyjdzie, to wierzcie mi, to uczucie jest po prostu tak cudowne, że jest warte tego stresu i tego małego strachu i tego niepokoju i próby w ogóle właśnie podjęcia się całego tego przedsięwzięcia. Bo teraz się nie mogę zatrzymać i po prostu wiecznie planuję, co mogę zbudować następnego, co mogę sobie zbudować poza pracą i no, wynieść swoje umiejętności i to, co buduję na świat, że tak powiem. Bo właśnie z dwójką znajomych, z dwójką przyjaciół z pracy pracujemy nad naszą własną aplikacją, którą mamy zamiar w nowym roku wypuścić na rynek. I jakby ktoś mi powiedział 1,5 roku temu czy 2 lata temu, że właśnie będę miała odwagę i będę miała pewność, że coś takiego może wyjść i że w ogóle się za to zabiorę, to bym się zaśmiała. A w tej chwili to jest właśnie to, że chcemy wypuścić tą własną aplikację. To jest dla mnie, wiecie, spód listy tego, do czego mam energię i co mam ochotę zrobić i po co mam ochotę sięgnąć. Więc taki mały przekaz tutaj, że uwierzcie w siebie i idźcie po swoje, bo jeżeli macie takie głębokie poczucie, że jesteście w czymś dobrzy, to nie pozwólcie nikomu powiedzieć, nie pozwólcie nikomu trzymać was gdzieś, nie wiem, na smyczy, trzymać was gdzieś na przeciętnym poziomie, bo nie jesteśmy przeciętni, tak? Każdy z nas jest wyjątkowy w każdym rodzaju i jeżeli macie właśnie małe marzenie, jeśli macie jakieś przekonanie, że jest coś, co po prostu chcecie robić, i to zignorujcie wszystkich, którzy wam mówią, że to nie wyjdzie, że nie ma sensu. Po prostu korki w uszy, klapki na oczy i spróbujcie, bo jak wam wyjdzie, to będziecie najszczęśliwszymi osobami na świecie. I to tyle. Czekam na wasze komentarze, jaki macie stosunek właśnie do tego, jakie macie podejście, czy myślicie podobnie jak ja, czy macie zupełnie inną opinię na ten temat. Ja was zawsze zachęcam do dyskusji. Film, który wam podlinkuję na dole,
właśnie rozwinął bardzo dużą dyskusję, z czego się bardzo cieszyłam. Także mam nadzieję, że tu się zrobi coś podobnego. Także czekam na Wasze odczucia, czekam na Wasze historie. Mam nadzieję, że tego rodzaju film się Wam też spodobał. A jeśli tak, to łapeczki w górę poproszę. I dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Cześć!